Siemanko, z tej strony Anioł, witam Cię na moim kanale. Dziś porozmawiamy sobie o pomniku przodków i o tym, jak zdobywać tutaj punkty. Pierwsze najważniejsze źródło punktów to oczywiście punkty za walkę. Każdy członek przymierza może zdobyć maksymalnie 6000 punktów za walkę. I fajnie, jeśli każdy zdobędzie te 6000 punktów, gdyż te punkty sumują się do ogólnej punktacji podczas eventu. W przypadku, gdy 100 osób zdobędzie 6000 punktów, automatycznie wasze przymierze zdobywa 600000 punktów przymierza. Za same walki do tego dochodzi oczywiście zajęcie pomnika. Aby zająć pomnik w tym kwadracie tutaj, który widzicie, musi znajdować się jedynie wasze przymierze. Wróg nie może mieć żadnej jednostki w tym kwadracie, ani krasnoludy, które pojawiają się co jakiś czas na tej mapie, nie mogą być również w tym kwadracie. Tylko wtedy zdobywacie punkty za zajęcie. Za zajęcie pomnika zdobywacie 100 punktów na minutę. W przypadku, gdyby 100 osób z waszego przymierza zajmowało ten pomnik, dostawalibyście dla przymierza 10000 punktów na minutę, więc naprawdę warto zajmować ten pomnik, gdy walka jest w miarę wyrównana. Trzecim sposobem na zdobywanie punktów jest pokonywanie legionów krasnoludów, które pojawiają się okresowo na tej arenie. Nie jest to jakaś zawrotna ilość, którą możemy zdobyć na tych krasnoludzkich legionach, bo będzie to 10 punktów za pokonanie jednego legionu, ale w przypadku, gdyby na przykład teoretycznie 100 osób pokonało 26 legionów krasnoludów, tak jak Toksyna, nasze przymierze zdobyłoby dodatkowe 26000 punktów. Dlatego nie skupiałbym się na tych krasnoludach aż tak, ale na pewno mogą zdarzyć się przypadki, gdzie właśnie pokonywanie tych krasnoludów może wpłynąć na to, że któraś ze stron wygra bądź przegra walkę o pomnik. Jak widzicie, event nie jest skomplikowany, jest dosyć prosty, nie ma co tam więcej tłumaczyć. W każdym razie, jeśli chcecie wygrywać, to na pewno liczy się siła, ale gdy te siły są wyrównane po obu stronach, wtedy liczy się aktywność. W dalszej części filmu pokażę wam, jak taka walka wygląda między dwoma wyrównanymi stronami. Akurat taki matchmaking nam się dobry trafił, że pierwszy raz czuję, że te pomniki mają jakiś sens i te walki na tych pomnikach są spoko, ale gdybyśmy spotkali tam wroga zdecydowanie silniejszego lub zdecydowanie słabszego, te walki na pewno nie byłyby tak ekscytujące. Także cieszę się, że te siły są dosyć wyrównane, chociaż możemy sobie powalczyć z drużyną przeciwną. Praktycznie walczymy o nic, bo walczymy o prędkość odzyskiwania wytrzymałości, czyli walczymy o nic, no chyba że po zasługi. Także ja kończę ten wstęp i przejdziemy sobie do samego gameplayu. Dziś pierwszy raz sobie spróbuję nagrać walki na tym pomniku. No, jak widać, wroga jest całkiem sporo, ilość wrogów jest całkiem spora. Tutaj już zajęli pomnik. Nas jest zdecydowanie mniej, no i nie mamy pomocy od dału zbytnio. Chyba nikogo tutaj nie ma od dału. Też zastanawiałem się nad tym, czy na trybie prostym tego nie nagrywać, ale ja wolę jednak widzieć te legiony, więc jak będą lagi, to trudno. Widzę, że już wchodzimy powoli. Dobra, Ateus mi wraca. Wejdźmy sobie od razu. Sprawdzę jeszcze chatę. Chata jest dla łuków, więc wejdziemy sobie łukami. Magrat niech sobie wbija tutaj. 5 minut do startu. Ja bym poczekał z tym startem, żeby sobie po prostu nabijać od razu punkty, gdy się zacznie event. A event zaczyna się o 12 UTC. Czy coś planują zrobić ciekawego? Na razie nie widać tego. Ostatnio z dwóch stron nas zachodzili, ale my byliśmy tutaj pierwsi na pomniku. Próbowali zajść nas z dwóch stron. LB zachodziło nas z tej strony. Owszem, jest to upierdliwe. Może nie są zbyt mocni jako przymierze,
mają tam kilku mocnych grajków, ale na pewno jest to upierdliwe. Czy mocnych? 42 to tak tacy jak ja, nie? Dla mnie są mocni, dla innych może nie. Ale ja tu mówię ze swojej perspektywy. Oczywiście to nie wszyscy, tak, ale nadal są upierdliwi. Szczególnie, że nawet jak przyniosą piechotę, to mogą nas wypychać. No nic, zobaczymy. Raczej nie ma co zapatrzeć, bo raczej przegramy tę walkę, ten pojedynek. Nie ma co się oszukiwać. Ale myślę, że trochę zasług można zdobyć. Nie wiem, po co budują te wieżyczki tutaj. Bardzo przeszkadzają w rozmieszczaniu legionów. Kogo tu przyniesiemy? Indis oczywiście, Indis. Żeby naszym przyjaciołom tutaj ułatwić zdobywanie zasług. Też będę tutaj odchodził co jakiś czas od komputera, bo muszę. Dlatego mogą pojawiać się takie momenty ciszy. Ale nie powinno wam to przeszkadzać. Ogólnie, jak gram sobie ten event, to zawsze sobie coś puszczam w tle, jakiś podcast, albo jakiś film, albo cokolwiek. No ale teraz, z racji tego, że nagrywam to, muszę siedzieć w ciszy. Myślę, że live byłby dobrym pomysłem. Przynajmniej miałbym co odpowiadać, nie musiałbym sam z głowy wymyślać jakiś tutaj komentarza do tego, co się dzieje na ekranie. Mam do komentowania tutaj raczej wiele nie będzie. Zmieniamy pole, widzę, okej. Okay. Dobra, czy coś się tutaj dzieje? Na przykład teraz miałem taką chwilę, gdzie musiałem odejść. Mam nadzieję, że te lagi nie będą aż takie ogromne. A też nie chcę zmniejszać jakości do jakiegoś pikselozy całkowitej. Tak trochę zmniejszyłem, na przykład te cienie mi się bardzo nie podobają. Wolałbym je wyłączyć, ale gra nie daje nam takiej możliwości. Na tryb prosty, tak jak mówię. Wizualnie mi się to nie podoba, a ja nie lubię też grać na tym, w tej odległości. Ja wolę widzieć, kogo bije, co bije. Ale oczywiście bicie w tej perspektywie zawsze też jest lepsze niż posiadanie jakichś lagów ogromnych. Dobra, widzę, że ruszamy to. Ruszam ja. Ale ten kursor musi być giga wielki na tej rozdzielczości, którą tutaj ustawiłem. No już widzę, pierwsze krasnoludy się pojawiły. Na pewno warto takiego chociaż raz uderzyć, żeby zdobyć 10 punktów. Gdyby każdy z nas uderzył takiego krasnoluda, 100 osób razy 10 punktów, to mamy 1000 za jeden legion krasnoludów. Aj, tego już chyba nie zdążyłem, szkoda. Dobra. Czas na waleczkę.
Czy chcę bić tych tutaj? Niekoniecznie. Zresztą nie jest jakiś mocny, ale podejdźmy sobie pod bicie tych tutaj damage dealerów. Ja nie muszę skupiać się na piechocie, skupimy się na maguchach. Maguchy do puchy, tak zwane. O, chłop już ucieka, co ciekawe. Dobra, tutaj są łatwe punkty na gościu z kawalerii. Tu jest Tohar, więc jego warto na pewno uderzyć. Jak to wygląda, jak to się prezentuje? Nie najgorzej chyba. Póki co, ale start zawsze jest spoko. Potem jednak z upływem czasu my zaczynamy przegrywać te pojedynki. Jakby pierwsze uderzenie mamy mocne. Potem niestety jest nas coraz jakby mniej. Ale czemu mi... Moja... Ups. Właśnie to są te momenty, w których muszę odchodzić od komputera. I, jak widzicie, nie opłacało się to całkowicie. No ale przynajmniej z kontrataku coś pobiliśmy, chociaż nie oszukujmy się, marsz Magrat Pregar nie należy do tych marszów, które mają wysoki kontratak. Dobra, na piechocie zawsze łatwe zasługi są. To też jest jeden z powodów, dla których na początku mamy taką dużą przewagę nad naszym wrogiem. Tutaj jest Bertrand na górze. Wolny, dlatego myślę, że warto się nim zająć również. Dobra, nasza tutaj koleżanka upadła. Wejdźmy sobie piechotą w tym momencie. A nawet zmieńmy sobie Hawirkę pod piechotę. Dobra, Elianka już wchodzi. Z tej strony sobie trochę wejdziemy. Z drugiej strony, bo jest szybciej. No zresztą nawet tutaj jest znacznik, że mamy z tej strony przychodzić. No ale logiczne jest, dlatego mi dla mnie niepotrzebny był ten znacznik, że musimy przychodzić z tej strony. Czy chcę tam wejść, wbiec i się wyjebać? Zróbmy to. Let's do this. To jest głupota teraz to, co robię. Ogólnie. Żeby nie było. Bo generalnie to powinienem lawirować gdzieś tak w tym kółku, bo teraz to skupiam na sobie atak wielu wrogów. A na pewno mógłbym tym legionem piechoty dużo dłużej wytrzymać, ale mam jeszcze pod bramą sporo jednostek, dlatego sporo legionów, dlatego mogę to zrobić. A jak widzicie, oni wszyscy się cofają. Jest jeden legion piechoty i wszyscy po prostu uciekają. Dobra, przynośmy teraz naszych magów. A może... Dobra, magów. Już wszedł na to pole, to nie będę zmieniał. Potem wejdzie Kinara. Bo powinienem teraz wejść Kinarą, ale... Trudno. Wejdą magowie.
Początek, jak widzicie, w punktacji jest zawsze dla nas, ale to zawsze prowadzimy w tej punktacji. Dopiero z upływem czasu jest coraz słabiej. Ale może nam się uda wygrać, zobaczymy. Całkiem wyrównane są te starcia na razie. Ostatnio było zdecydowanie gorzej, nawet na początku. A początki zawsze mamy dobre, tak jak mówiłem. Może cofnij, bo już 4 legiony cię biją. A tak jak mówię, muszę zerkać co chwilę poza grę. Dlatego często jest taka sytuacja, że się tutaj nic nie dzieje z mojej strony, że nawet kursor się nie porusza. Ale muszę być tutaj czujny poza grą również. One step at a time. May the frost consume you. Na pewno warto fokusować Bertranda, jeśli go gdzieś widzicie. No bo on dostaje bonus, gdy jest nieatakowany. A to jest całkiem spory bonus. Nie pamiętam ile. Nie będę teraz sprawdzał, bo jestem w trakcie walki. Ale gdy Legion Waldyra mi zginie, wtedy jak nie zapomnę, to sobie sprawdzimy. Feel the power of ice. The journey has moved on my command. May the frost consume you. Onward. Let me survey our surroundings. Tutaj się kolega zagubił chyba trochę. Dobra, no, kawaleria też jest łatwym celem. Łatwe zasługi. No i już zaczyna się taniec piechoty. Zaczynają przychodzić piechotą. Pomogę tutaj naszym, bo... May the frost consume you. I'm ready. Move on my command. Widzę, że do mnie tutaj przyleciał kumpel. Ciągnijmy go trochę bardziej do naszych, żeby szybko zginął, żeby szybko się go pozbyć. I tyle było z jego szarży. Oczywiście, ja wolę się skupić tutaj na damage dealera. Damage dealerach. Oczywiście język plącze. Ale nie ma to nic wspólnego z alkoholem, moi drodzy, oczywiście. Majówka, majówką, ale gdzie kurwa najebano przed 12? Dobra, już jest spora, tutaj patrzę na UTC. Więc już można jakby co. Mam jeszcze 2 legiony pod bramą. Mogłyby szybciej wracać te martwe. Może nie powinienem Niko bić magami, bo szybko zginę, a Niko jest naprawdę mocny, jest niedocenianym bohaterem, a ma naprawdę spore kontrataki. Nadal uważam, że para Niko Kinara mogą robić dużo. Oj, widzę, że krasnoludy się pojawiły. Weszmy jeden legion krasnoludów. Drugi legion krasnoludów. Trzeci legion krasnoludów. No i powinniśmy dostać 30 punktów w taki sposób. No, Waldyr już na wyczerpaniu. Nie no, live myślę, że byłby dobrym pomysłem. Tak samemu gadać cały czas.
jakieś bzdury. Tak można by zawsze pogadać z czatem. Ale Waldir na wyczerpaniu, może niech zginie, bo myślę, że pełny legion zrobi więcej. Chociaż nie, Waldir jest takim bohaterem, że on nie musi mieć dużo w swoim legionie, bo jego siła polega na tym, że on i tak zmniejszy ten atak o 20% wrogom, których trafi, nieważne ile ma jednostek w legionie. Dlatego to jest jego siła. To samo ma oczywiście Indis. Też nie musimy mieć pełnych legionów, żeby korzystać z pełnego potencjału Indis. No to są takie efekty właśnie. Debuffy są spoko, bo nie trzeba mieć pełnych legionów, żeby z nich korzystać w 100%. No, uderzmy raz z tego i sobie idźmy dalej. Alwyn na pewno jest ja lubię grać tutaj Alwynem na tej ruinie. On nie przynosi dużo zasług, ale on tak osłabia, szczególnie Indis, oczywiście w parze z Indis. Ale sam Alwyn ma tutaj bardzo ciekawy talent, który uwielbiam wręcz. No, ten talent co 20 sekund możecie zdjąć na przykład, nie wiem, tarczę Madlen, możecie zdjąć bonus do obrony nie wiem, Garuda, bonus do obrony, jak ten się nazywa, od piechoty nowej. Gdybym go zobaczył, to bym sobie przypomniał. Bonus do obrony tego Resha z tej umiejętności. Ściągamy jedno wzmocnienie, super, super talent jest naprawdę. Możemy zdjąć podwójne ataki Syndriona również. A z racji takiej, że Indis zmniejsza nasze otrzymywane kontrataki o 50%, bez kompleksów możemy bić nawet legiony strzelców wyborowych tym marszem. Dlatego tutaj uważam, że bardzo mądrze to zostało wymyślone przeze mnie jako taki marsz wspierający Alwyn z Indis. Mamy drzewko kontroli. Dobra, pobijmy sobie trochę tanków, no bo to jest głównie antytank ten marsz. Mamy pomagać naszym właśnie niszczyć tych tanków. Widzę, że gdzieś poszedł mój Alwyn. Potem w raportach będziemy mogli zobaczyć, ale to już po samym starciu, jak działa ten efekt. Dobra, ten sobie włączył. To nie musimy go bić. Jakby, nie wiem, no, co ci ludzie mają w głowach. Jakby, ja nie kupuję tego, że to jest dobra taktyka. W sensie, tracisz dużo procent do statystyk, biorąc ringa. Zdecydowanie wolę jednak użyteczny artefakt na piechocie niż zakładanie ringa. Tutaj kolega się zagubił. Patrzcie, jak szybko spada. No, dlatego trzeba pilnować swoich jednostek. No, moja Magrat nie była pilnowana ostatnio, dlatego zginęła dosyć szybko. No cofnijmy i tutaj widzę te piątka. On bardzo się uprzykrza, ten Smokey. Jak go pamiętam właśnie z tego, że zawsze przychodzi tutaj piechotą. Jak widzicie, znowu jest ta sama sytuacja. Przychodzą piechota, T5 przychodzi i robi rozpierdziel na naszych głowach. My nie mamy jeszcze tyle piechoty, T5 szczególnie. Uderzyliśmy tego krasnoluda. Można dalej bić
Inne tutaj piechoty. Cofnijmy sobie jeszcze dalej w ogóle. Muszę swoją tutaj koleżankę przyprowadzić, która potankuje. No nie, no te wieżyczki niech kasują, bo mnie denerwują. Eliana z Nikon. Takie duo tutaj jest grane. Tym marszem bije właśnie tanków, no bo on i tak nie przynosi zasług, a ten marsz jest właśnie po to, żeby zmiękczać tych tanków. Dlatego, jeśli ktoś się zastanawia, dlaczego się skupiam teraz na tankach, właśnie po to, że po to ten marsz jest. Znowu zerknąłem poza tutaj grę i moment nieuwagi dostajemy na dziurę. Straciliśmy chyba z 50 tysięcy, tak o. Oczywiście to nie jest tak, że to jest sama strata, no ale Indies woli jednak długo się utrzymać na polu walki. Szczególnie, że mamy zmniejszone kontrataki, no i cały czas te bonusy, te debuffy na wrogów jednak nakładamy. No i tak jak mówię, na początku można powiedzieć, w punktacji jesteśmy na prowadzeniu. Ja już tutaj zdobyłem chyba maksa za pokonanie wrogich jednostek. Oczywiście ja mogę bić takie marsze jak Kinara Niko tym marszem. Mi to nie przeszkadza. I tak mamy zmniejszone obrażenie o 50% od kontrataków. To są samobójcy, tak. No niestety, żeby kawaleria coś zrobiła, to trzeba na kilka legionów wbić. Bo jeden, to samo jest z piechotą, jak nie wbijesz na kilka legionów kawalerii albo piechoty, to taki marsz pada dosyć szybko. No i znowu, jak odchodzę od gry i słyszę tylko ten dźwięk, to już wiem, że jest lipa. Ale Kinara już tutaj czekała, także album już się nagrał, można powiedzieć. Niech tutaj przychodzi Kinarka. Dobra, Kinara niech wchodzi. Muszę zmienić motyw miasta i musimy przyprowadzić tutaj jeszcze jeden legion, którego tutaj nie ma. Kogo nie ma? Nie ma naszych magów. Zmieńmy motyw. Podleczmy jednostki. Za bardzo nie widzę tutaj, czym możemy podleczyć. Chyba surowcami zaczniemy podleczać ich. A jeszcze motyw. I można wracać na pole walki. Od razu przetestujemy, jak będzie się sprawowało to leczenie za surowce. Kinarka. Zobaczymy, na co ją stać w tym sezonie z Craigiem. Dobra, jestem ponownie. Widzę, że Kinara dobiegła bezpiecznie. I zobaczmy, na co stać tutaj Kinarkę. A myślę, że będzie mogła coś pokazać. Syndriona oczywiście też warto zawsze bić. To nie ulega wątpliwościom. Tutaj mamy jakichś magów. Niech spadają. Remember this, babe. I want to hear you repent.
Nie wiem, czy to było warte tych 10 punktów. Skupienie na sobie uwagi. Chociaż nie jest to takie złe. Zobaczcie, jak on do nas tutaj przybiegł. Czy tutaj wbiegła Indis z ptakami? No nieźle się bawią. Muszę przyznać. Bijmy magów oczywiście. Naszymi strzelcami. No, gdybym miał tutaj te piąteczki, to zdecydowanie inaczej by to mogło wyglądać wszystko. A co do samego tego eventu, to on jest zdecydowanie dla mnie za długi. Nie lubię tego eventu za bardzo. To powinno trwać pół godziny. Nie będę was oszukiwał, dla mnie to powinno trwać pół godziny, a nie godzinę. To jest zdecydowanie za długo. Plus ten większy pomnik, bo to jest mały pomnik, ten większy pomnik trwa 2 godziny. Ja nie widzę po prostu, nie widzę siebie, żebym grał 2 godziny co jakiś okres czasu po nagrody, które nie są aż tak wartościowe. Jeśli spojrzymy na to, ile musimy poświęcić czasu na to. Na row, na korzeniach wojny zdecydowanie mamy lepsze nagrody niż tutaj za... Tutaj przez cały sezon będziemy musieli się męczyć. Nie no, może cały sezon przesadziłem, ale trzeba poświęcić 16 godzin na tych małych pomnikach, czy 17, żeby zdobyć maksymalne nagrody, jak pamiętam. Jak dobrze pamiętam, także... No a na row mamy praktycznie te same nagrody za 1 godzinkę, także widzicie różnicę. Tak, kinarka może powoli się tutaj zginąć. Owszem, zdecydowanie lepiej byłoby, gdybyśmy się wycofywali na chociażby połowie HP naszego Legionu, ale skoro możemy wejść na duszku, to myślę, że spoko jest po prostu zginąć. Nieważne jak to brzmi, ale myślę, że spoko jest po prostu zginąć. No i Kinara również ma debuffy, które zmniejszają obrażenia, wszystkie obrażenia danego Legionu 15%. I nie musimy mieć full Legionu, żeby korzystać z tego efektu, bo wystarczy nam to, co mamy. No, wystarczy nam 10 tysięcy i ten debuff będziemy nakładać. Więc to jest, myślę, przewaga debuffów nad czystymi obrażeniami. Dlatego taką kinarką warto bić jakieś lilki, welynów, waldyrów. I resztę damage dealerów. Dobra, kinarka padła, może wejść Magrat. Jestem ponownie. Nasza Magrat powinna bezpiecznie dotrzeć. Tutaj są 20 punktów, już tak na to patrzę. 20 punktów tutaj biega. Nie no, nie będę ich bił, tutaj jest szansa na przepchanie ich nawet. W tym momencie, chociaż nie, sporo ich dochodzi. Ale gdybyśmy się jakoś szybciej tutaj wymienili i dotarli, być może byłaby szansa... Nie no, nie ma szansy ich wypchać. Mocni są. Są w tym momencie i ich jest chyba też dosyć mało, ale i nas jest mało. Pierwszego dnia to była taka bitka, aż szkoda, że pierwszego dnia wam nie mogę pokazać, jak tutaj wyglądały te walki. Oczywiście Burgas coś tam widziałem, wstawił, ale no to nie jest to samo, co ja bym wstawił. Nie oszukujmy się, no. Wiecie, przegrali tam, dlatego też wiadomo, że nie chcą pokazywać się ze złej strony.
don't take the easy road, theory. Left, right, left. How come I ain't leaving any footprints? Kawaleria to są free zasługi. Magowie to są free zasługi dla strzelców. Ktoś mi tutaj sfokusował, ale już przestał. Znowu mi ktoś fokusuje. A ten pajac. Z kawalerii. Ja tu nie muszę tym legionem bić akurat tanków, bo na tanków Magrat myślę, że średnio się nadaje. Znaczy zrobi obrażenia oczywiście, ale na tanków myślę, że więcej robią jednak magowie. Strzelcami wolę bić zdecydowanie magów. Szczególnie, że mamy ten zwiększony zasięg, to nie widzę przeciwwskazań, żeby tego nie robić. Gdybyśmy utrzymali takie tempo, może byłaby jakaś szansa. Czy mamy zasięg, żeby atakować z drugiej strony pomnika? Tak. A, zaryzykujmy. Przyprowadźmy kolejny legion. No i sobie prawie się wywaliła nasza Magrat, tak poszło do przodu. Tutaj Kinara Hosk. Fajna para, lubię ten marsz. Oczywiście sam go nie mam, ale myślę, że jest naprawdę... Hosk jest taki... Ciężko go określić, ale wydaje się być mocny w niektórych sytuacjach, na przykład w parze z Kinarą. A szczególnie jak takie rally idzie, to ktoś, kto dotknie to rally, to ginie od razu. Potężne obrażenia z kontrataku, naprawdę. No i cały czas mnie ktoś tutaj fokusuje, nie wiem kto. Nie podoba mi się to. Bijmy tutaj Syndriona. Ktoś się tutaj... Gostek zagubił. Kogo tutaj mamy? Już ja szukam Syndrionów, ja szukam tutaj magów. No i w szczególności szukam jakichś Bertrandzików. No bo warto bić Bertranda, żeby nie miał bonusu do ataku i obrony. Właśnie miałem sprawdzić ten bonus, jaki on ma dokładnie, bo nie pamiętam. Ale oczywiście wyleciało mi to z głowy. Jak widzicie, u nas te walki wyglądają dosyć wyrównanie, co myślę, że jest samo w sobie fajne. Z tego względu, że na pewno przyjemniej się tak walczy, niż gdybyśmy mieli walczyć z jakimś dużo słabszym albo dużo mocniejszym przeciwnikiem. Magrat jest na wyczerpaniu. W ogóle z jakim petem ona biega? Piaskowy jaszcz, okej. Czyli mamy bonus do ataku z drugiej umiejętności. No, Magrat nie powinienem raczej bić tego marszu, ale ten marsz się zagubił, dlatego pomóżmy naszym, żeby unicestwić Kinarę i Hoska, którzy są naprawdę w niektórych sytuacjach bardzo niebezpieczni. Ale w takich bitkach myślę, że zdecydowanie bardziej niebezpieczni są magowie. Mam tutaj na myśli Lilię Velina Valdyra. Zdecydowanie niebezpieczniejszym marszem jest Magrat, Zajda czy Syndrion i Fregar. To są naprawdę takie marsze, które... Bardzo dobrze tutaj jest. Ojojoj. Cię zapatrzyłem znowu. Bardzo dobrze tutaj jest kolega robi z dału, bo odciąga ich uwagę z dala od nas i jeśli będą chcieli go atakować, to nie będziemy dostawać na dziurę. Od obrażeń obszarowych.
Teraz wchodzi nam tank. Przyprowadźmy pod bramę Kinarę z Hoskiem. Zmieńmy motyw miasta. Kinarę z Hoskiem. Kinarę z Kregiem. Ja nie mam Hoska. Unfortunately. Motyw miasta na tanka. Nasz tank nadchodzi. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda z zasługami. Jak widzicie, porównywalnie, tak? Te dwa marsze są porównywalne. Jak u mnie, tak jak mówię, dla free to playa, tak jak ja patrzę, jak mam powyżej 10 tysięcy zasług, to jest naprawdę spoko wymiana. Szczególnie, że naprawdę walczymy tutaj na... Ja walczę tutaj na dużo mocniejszych graczy od siebie. Często są to te piątki. Więc nie jest łatwo o zdobywanie zasług. Ale robimy, co możemy. Oczywiście. Ja może trochę tak z boku potańczę tym marszem. Czemu nie? Nie będę wbiegał, żeby nie zginąć od razu, ale jak tak 2-3 marsze będą mnie atakowały, to zobaczcie, oni atakują mnie tutaj. I reszta tutaj kumpli jest wolna. Tak bym na to patrzył. Może bym się wybiegł, użył naszego artefaktu i bym się wycofał. Zobacz. Oni się teraz, 8-9 legionów skupia się na mnie. A nasi tutaj sobie robią, co chcą. No i tak mogę tutaj już powoli upaść, z tego względu, że mój Walder już czeka. Ile czasu tutaj kupiła, kupił nasz tank? Minutę, gdzie obrywaliśmy od kilku legionów. Uważam, że jest to dobry wynik. Oczywiście mogłem dłużej tutaj potańczyć, ale chcę tutaj wejść naszym magiem i zrobić trochę obrażeń, zdobyć trochę zasług, bo jak wiecie, ja nie mam te piątek, więc ciężko mi o zasługi, więc wolę jednak przyprowadzić marsz, który zada te zasługi, ale wiem, że tanków też potrzebujemy, dlatego tym tankiem przychodzę co jakiś czas. Może coś uleczmy, ile to będzie kosztowało? To nie są jakieś duże kwoty, jak widzicie. Może nawet wszystko sobie uleczymy, a co? Tanka na razie nie leczymy. Wchodzi tam Walder, więc zmieńmy motyw na maga. Oczywiście to Meliano mogłem dłużej tam wytańczyć ich, jakby... Brakuje mi polskiego słowa, a angielskiego zapomniałem. Odwracać ich uwagę, tak, tutaj. Żeby na mnie się skupiali, chociaż i tak uważam, że całkiem spoko to wyszło, bo nie wbiegłem w nich jakby z frontu, przez co moi nie obrywali jakimiś tutaj obrażeniami obszarowymi, a wbiegliśmy właśnie tak z flanki. Walderem sobie trochę potańczę, bo na razie dwa legiony są w drodze do domu, a dwa jeszcze tutaj nadchodzą pod bramę, dlatego jak mi Walder by zginął, to nie miałbym już żadnego legionu użytecznego, a tego bym nie chciał, żeby tutaj nic nie robić. One step at a surrender to the King's Mage.
No i tę piątkę można na pewno dłużej stać na takiej walce, bo tak szybko nie tracicie zdrowia. A jednak te czwórka, jak widzicie, ktoś was sfokusuje. Tutaj masz ten mnie wkurza, ale no magiem za wiele tutaj nie zrobię przeciwko tym strzelcom. Trochę samobójstwo Waldyrem. Jakbym miał innych strzelców, to bym sobie pobił. O, Mao tutaj dobrze biega od boku, co jest fajne. Może nie bij Niko, a bijmy innych magów. Z takiej racji, że magowie sami mają dużo pancerza magicznego. No i z kontrataku wtedy dużo nie dostają, a... Tego może nie powinienem bić. Tutaj powinienem się skupić jednak na damage dealera. Przynajmniej jeśli chodzi o mnie, tak? Bo inni mogą oczywiście ich być, nawet trzeba ich jakoś się pozbyć, tak czy siak. Ale ja tym marszem nie powinienem się skupić na... Dobra. Albin już czeka na wejście. I całkiem spoko tutaj się to walczy. Tak wyglądało już, że ich jest tak całkiem sporo, a nie widzę tej przewagi na razie. No oczywiście mają... O, i dał, od nas dwóch z dału przyszło, chyba. Nie no, z czterech musiało być. Nawet więcej. Bo mają 40 tysięcy punktów. No ale z Elba jest ich zdecydowanie więcej. Jeszcze 20 minut tej udręki. Nie lubię, tak jak mówię, dla mnie ten event powinien trwać 30 minut. Stawiajmy na intensywność, a nie na długość. Jakby... Ale to moje zdanie, nie wiem. Może ktoś lubi tutaj godzinę spędzać czasu. Jakby sama walka tutaj jest dosyć przyjemna, jeśli się ma wyrównane. Tak jak mówię, jeśli ma się wyrównane... Wyrównane siły, jeśli są. Ale dla mnie to i tak jest za długi event. Tutaj Syndriona trzeba bić oczywiście. Jak widzicie gdzieś Syndriona albo Magrat, to są marsze, które na pewno warto atakować w pierwszej kolejności. No i tego, Bertranda również, bo dostaje bonusy. Dobra, mój Waldyr chyba tutaj planuje zginąć, ale pociągnie za sobą tutaj Syndriona. Oj, nie uciekniesz, chłopcze. A jednak. Dobra, chodzi teraz. Albin. No i nasza Magrat. Niech już tutaj przychodzi pod bramę. Przez to, że postawili wieżyczki przy samej bramie, muszę ich rozstawiać dalej od bramy, bo ciężko jest rozstawić. Albo klikniesz w marsz, albo w drogę, albo w wieżyczkę. Nie można rozstawić tych legionów normalnie. Dawaj, Elianka, zaraz znowu się potańczymy tam. Chociaż nie wiem, czy już Eliana wejdzie. Raczej wejdzie potem Kinara i Magrat i na Magrat powinniśmy zakończyć.
Dobra, gdzie tutaj jest nasz legion? Tutaj jest. Są i krasnoludy. Myślę, że jeśli udałoby się nam uderzyć chociaż jeden legion. Chyba już tych się pozbyli krasnoludów. A nie, tam jest jeszcze jakiś legion jest. Wystarczy przynajmniej raz dotknąć i wtedy dostajemy punkty. Tutaj próbują coś z boku nas oflankować. Myślę, że trzeba na to zwrócić uwagę, bo to może być bardzo niebezpieczny taktycznie manewr. Gdyby tak wjechali, nas odcięli tutaj z dwóch stron, kanapeczkę z nas zrobili. A właśnie, muszę pamiętać o tym, żeby sprawdzić te raporty z Alwyna. Czy ten talent jesienne deszcze działa tak jak myślimy. Ale myślę, że powinien działać, powinien się aktywować dosyć często. Tylko niestety randomowe jest to, które wzmocnienie wyłączymy. Gdyby to na przykład wyłączało tylko umiejętności, wzmocnienie od umiejętności bohatera, to byłoby naprawdę jeden z mocniejszych talentów, jak nie najmocniejszy. Niestety cooldown ma dosyć spory, bo 20 sekund. Jakby było tak 15, chociaż 10, to byłoby naprawdę świetny talencik. No, tutaj jest ten. Podejrzewam, że zdaję sobie sprawę, że na telefonie ciężko jest zauważyć, czy ktoś włączył tarczę, czy ktoś nie włączył tej tarczy. To samo, nie wiem, na trybie prostym podejrzewam, że tego nie widać. A na telefonie często osoby grają na trybie prostym. Nie oszukujmy się, na tyle legionów, które potrafi być w jednym miejscu, no potrafi obciążyć urządzenie gierka, jeśli ktoś nie ma jakiegoś super nowoczesnego telefonu. Dlatego może ten ring jest całkiem spoko opcją, ale tak jak ja, dlatego wolę nie grać na trybie prostym i ewentualnie mieć lagi, bo przynajmniej widzę, co się dzieje z jednostkami. Dobra, ten to zginie, jego nie będziemy się skupiać na nim. A szczególnie, że Indis wywołuje to zniedołężnienie na chyba kilka legionów obok. Dobra, na razie cofnijmy, sprawdźmy, upewnijmy się. Nie chcę tutaj szerzyć głupot, ale chyba jest to zniedołężnienie na kilka legionów. Tak, na cel i dwa wokół celu. Dobra, jestem z powrotem. Sprawdźmy, co się tutaj dzieje. Ktoś znowu włączył ringa. A tym razem chyba mag. Nie. To mag czy nie mag? Tutaj już ciężko zobaczyć w tym zamieszaniu, kto tam używa ringa. Ale na magach jeszcze jest spoko, no bo ring daje dużo HP. Jak na epicki przedmiot. I naprawdę myślę, że spoko jest ta opcja. Ale dla magów, no ale dla piechoty, jak możecie, nie wiem, mieć dużo więcej. Jak możecie mieć dużo więcej statystyk z przedmiotu, a wy zakładacie ringa dla kilku procent HP i kilku sekund więcej, to jest moim zdaniem średnio opłacalne. Chyba, że tak jak mówię, no dużo osób gra na trybie prostym na telefonach. Wtedy może faktycznie was fokusują takie osoby, ale myślę, że na tym wyższym poziomie gry, że tak powiem, to ten ring to jest strzał w kolano. Na piechocie oczywiście, no bo uważam, że na magach to jest fajny przedmiot. Przejdźmy może na tę stronę. Tutaj jest naszych więcej, więc więcej osób skorzysta z debuffów, jakie będziemy nakładali na te osoby. 15 minut więcej tego pięknego eventu. No tutaj tank wbiega. Let's do this. No i mam nadzieję, że jeśli wrzucę film w tej rozdzielczości, że będzie to jednak w miarę widoczne, bo tak jak mówię, no nie chcę grać na trybie prostym, a żeby gra się aż tak nie zacinała, zmniejszyłem rozdzielczość. Miejmy nadzieję, że coś zobaczycie, tak? Że coś będzie widoczne na tym ekranie.
There's still time for you to surrender. Nie będzie pikselozy. No ale ja w każdym razie coś tam widzę, co się tutaj dzieje. Gdybym zmniejszył jakość renderowania, no to naprawdę wtedy dopiero jest pikseloza, ale nie będę tego robił. Ale na pewno to się odbija też na płynności, chociaż nie uważam, żeby to jakoś lagowało. Ale nagrywam i tak w 30 fpsach, mam skapowane też w grze na 30 fpsów, więc to też się odbija na tym. No i ja mam słaby upload, niestety, jeśli chodzi o internet, dlatego 60 fpsów, chciałbym nagrywać i wystawiać to w 60 fpsach, ale to jest 4 razy więcej, 4 razy dłuższy czas renderowania, no i generalnie jest to, chyba jak się nie mylę, 2 razy większy właśnie rozmiar pliku, już po zrenderowaniu, więc 2 razy dłużej bym to uploadował, a naprawdę upload u mnie po prostu leży. Będę musiał się rozejrzeć za dostawcą internetu, za jakimiś innymi ofertami, jeśli chciałbym uploadować więcej i lepszej jakości. No i wtedy mógłbym rozważyć jakieś live'iki. Myślę, że live'ik z tego wydarzenia byłby zdecydowanie i dla mnie ciekawszy. No może dla was też, jak ktoś to by oglądał właśnie jako powtórkę z live'u. Myślę, że czat jest fajnym tutaj urozmaiceniem. No i można sobie pogadać z czatem, ktoś może poczytać sobie czat. Pewno czat daje dużo jakości do takich dłuższych filmów jak ten. Bo nawet jeśli nikt by nie był zainteresowany, to nawet dla naszych tutaj ludzi na Discordzie mógłbym postreamować i byśmy mogli sobie coś bardziej pogadać, a tak siedzenie na samym Discordzie głosowym średnio mi się pasuje. Bardziej, wiecie, mamy troszkę... Po polsku nie mógłbym gadać, no bo na pewno dużo osób by to przeszkadzało. Mamy tutaj dużo Polaków, ale no nie wszyscy są z Polski, nie każdy by rozumiał, a zdaję sobie sprawę, że jeśli ktoś gada w niezrozumiałym języku, muszę się napić. Że jeśli ktoś gada w niezrozumiałym dla nas języku, to może być problematyczne. Dlatego nadal nie wiem, dlaczego gra nie wprowadziła auto tłumaczenia. Myślę, że dla takich sojuszów, które mają wielu członków z wielu krajów, którzy posługują się wieloma językami, mogłoby to też uprzyjemnić, po pierwsze, spędzanie czasu takim osobom w takim sojuszu. Bo zdaję sobie sprawę, że jakbym miał tłumaczyć co drugą wiadomość, albo prawie każdą wiadomość, żeby zrozumieć, o czym takie osoby mówią, no to też ciężko się zżyć, gdy musisz tłumaczyć i gdy nie rozumiesz, co się dzieje w czacie z członkami przymierza. Ciężko się zżyć, a myślę, że to też jest ważny element, żeby każdy członek czuł się zżyty, czuł się częścią przymierza. Dlatego jak widzę, że ktoś komuś nie odpowiada, to zawsze staram się odpowiedzieć komuś na tym czacie przymierza, gdy widzę to, żeby czuli się częścią tego przymierza, tak? Myślę, że to jest bardzo ważny element, o którym często się zapomina, czyli takie poczucie przynależności do samego przymierza. 10 minut to już nie będę wysyłał Waldyra, bo i tak już za wiele nie zrobi. A tak jak mówię, ten marsz Alwyn z Indies jest spoko, bo nie musimy mieć dużo jednostek w Legionie, gdyż debuffy i tak będziemy nakładali o takiej samej wartości, jakie byśmy mieli. Chociaż teraz jak tak się zastanowić, jeśli chodzi o same debuffy, to myślę, że marsz Waldyr Indies byłby całkiem przyjemny, bo byśmy zmniejszali atak, nakładalibyśmy zniedołężnienie. Jedyny minus tego to jest oczywiście... Już widzę te krasnoludy, otoczyli nas, skurczybyki. O czym mówi Ema, że nakładalibyśmy te debuffy z Waldyrem i z Indies, ale tutaj myślę, że drzewko kontroli, które Alwyn posiada, myślę, że jest super też na takie walki. A dlaczego, to zaraz wam, może nie zaraz, tylko po
po samym tutaj evencie wejdziemy i zobaczymy, jak często się ten talent aktywował i które umiejętności ten talent wyłączał. Oczywiście ja tutaj tym marszem, tak jak mówię, biję tanków, bo jest to bardzo, bardzo worth. Może nie dla mnie, ale dla drużyny. Tutaj jeszcze jakiegoś krasnoluda może zahaczmy, zanim zginiemy. Nie wiem, czy zahaczyłem. O, jeszcze żyjemy. Uderzmy jakiegoś... A, już nie uderzymy żadnego krasnoluda. Szkoda, dobra. Chodzi nasza tutaj para numer jeden chyba w tym momencie, naprawdę. Jak na ten marsz, że on zdobył 10 tysięcy zasług, to jestem w szoku. Naprawdę. Jestem w potężnym szoku, że w porównaniu... Jeśli byśmy porównali sobie obrażenia tej dwójki i tej dwójki, to ten marsz powinien mieć dwa razy tyle zasług. Tylko tak jak mówię, potęgą tego marszu jest jego wytrzymałość. Więc myślę, że jest spoko opcja. Dlatego myślę, że Indis jest bardzo niedoceniana, a ona naprawdę przez większość walki zmniejsza nasze obrażenia otrzymywane z kontrataku o 50%. W takich walkach bardzo często kontratak to są jedyne obrażenia, jakie otrzymujemy. No i wiadomo, dostaniemy tam jakimś skillem obszarowym, ale z reguły to ten kontratak wtedy nas zabija, a że Indis zmniejsza te obrażenia bardzo, bardzo o bardzo dużą ilość. Tu się kolega zagubił, tutaj próbują nas wypchać, raczej już nie wygrają, no. Aż jestem w szoku, że nam się udało wygrać, a na początku był troszkę płacz, że mamy małą aktywność, ale naprawdę, 10 minut przed startem to nam było chyba z 30 osób pod bramą. A teraz, no ze stówka musi być tutaj łącznie, ze stówka osób musi walczyć, bo inaczej byśmy nie mieli tyle punktów. Jakby wiadomo, że... Ten pojedynek jest raczej, żeby zdobyć sobie zasługi, bo... Nie wiem, ten bonus 3% do szybkości odnawiania się staminy to jest w ogóle żart. Szczególnie, że teraz, jak zobaczycie, ja mam 210, można mieć 220 punktów staminy, ja nie wiem. Oni chyba zapomnieli, po co tę staminę wprowadzili do tej gry. W tym momencie ta stamina w ogóle nie ma znaczenia. A myślę, że była takim fajnym ogranicznikiem dla tych mocniejszych graczy, szczególnie, że nie mogli wychodzić tymi marszami co chwilę, a w tym momencie to ja nie wiem, po co ta stamina jest, to jest taki trochę żart. No ale no, co poradzić. Oj, troszkę nas zaczęli wypychać, ale jest to końcówka, więc nie wiem, może nasi jeszcze się odświeżą i sporo naszych legionów tutaj idzie. Myślę, że zaraz znowu ich przepchamy i tak się tutaj tańczy z nimi. No, tym marszem nie lubię bić tanków. Wolę bić jednak DPS-y. Magami? Owszem, mógłbym bić tanków, tak jak powtarzam. No i będę to powtarzał, żeby wam to wyszło w nawyk. No, nie skupiajcie się na tankach wszyscy. Oczywiście trzeba bić te tanki. Im więcej osób je bije, tym lepiej. Ale jeśli jesteście coś mocni, macie mocny legion, który wręcz skupia się na biciu DPS-ów, to bijcie te DPS-y, tak? Szczególnie, że na przykład teraz strzelcy mają ten zwiększony zasięg, więc można naprawdę z bezpiecznej odległości walczyć i nie obrywać zbytnio. Trochę moja Magrat chyba... Tak patrzyłem, że sobie za bardzo do przodu poszła. 6 legionów zacząłem atakować. Dobrze tańczą tutaj niektórzy. Ale właśnie tak trzeba grać. Tutaj podejdziesz, tutaj uderzysz, tutaj się cofniesz. Tak się tutaj żyje na tej wsi. Tutaj Bertrandzik widzę lata. Już ucieka. Też sobie za blisko chyba podbiegł. Tutaj kolejny Bertrandzik. Ojojoj, moja Magrat. Dobra, jeszcze mamy Kinarkę. Kinarka jeszcze by weszła. Ona też, naprawdę, Krek uważam, że jest super. Tylko jest bardzo niedoceniany. Jakby miał mocniejsze marsze, to myślę, że Krek by robił dużo, dużo więcej. Jakby miał mocniejsze polityki i oczywiście te piątki. Uważam, że Krek jest jednym z tych fizycznych bohaterów epickich,
Szczególnie z epickich, to jest obok Waldyra. Ja postawiłbym ich równo. No, piechotą sobie wejdźmy. A co? Piechota szybko zginie potem jeszcze. No, Kinara jakby weszła, to już by walczyła do końca. A może z drugiej strony bym zaszedł piechotą tak for fun. A wejdźmy sobie, może niech z drugą strony, nie no, obiją nas te krasnoludy mocno chyba. Wejdźmy sobie może po prostu z tej strony. Raczej tym wąskim gardłem nie będziemy wchodzić. Wejdziemy sobie tutaj szerszą drogą. I wtedy, w ogóle tuś biegnę, zobaczymy co się wydarzy, czy ten marsz wytrzyma 30 sekund, jeśli wbiegniemy w tyle legionów. Szczególnie, że można już się pobawić, bo jak widzicie w punktacji już nam nic nie zrobią. No i jak widzieliście, to leczenie jest dosyć tanie. Znaczy tanie, zależy dla kogo, tak? Ale jeśli macie dużo surowców i... Może poczekam na większe wsparcie, niech dotrą tutaj, bo... Jednak biegnięcie tam bez celu. No tutaj sobie takie starcie zróbmy. Czemu nie? Pojedynek. Nika czy Eliana? Możemy zobaczyć. Już wiadomo, że tutaj pomagają nam mocno nasi. Ale tak jak mówię, na przykład w tym marszu Nika na piechotę też robi bardzo, bardzo dużo. Zmniejszenie ich HP o 15% to jest giga debuff. Gdyby Nika miała ten debuff obszarowy, to uważam, że to byłaby też S-tierowa postać. A szczególnie... No ale niestety Nika ma dwie wady, że jest to single target i jej umiejętność chyba druga jest pod peacekeeping, więc za dużo nie zrobi. Dobra. To co robi? Robimy to, tak? Ja wbiegam w nich po prostu. Nie widzę cyferek, jakie zadajemy temu marszowi. Zobaczcie, on ucieka, no bo on wie, co go czeka, tak? Ja mogę cofnąć. A w sumie nie będę cofał, jest tutaj mag, którym... A może tutaj przejdę? Bo widzę, że dosyć duże zainteresowanie wzbudziła moja Eliana. Więc cofnijmy sobie tutaj. Oni tak, 10 osób z tej grupy atakuje mnie. Więc myślę, że spoko. Dobra, chcesz się bić? To spróbujmy to, zróbmy to, let's do this. No jeszcze minuta. 5 osób odciągamy, znaczy bez tego to 4 osoby odciągamy, które mogłyby bić tutaj jednostki, co uważam, że jest spoko. Więc przez dosyć długi czas, jakby nie patrzeć, odciążyliśmy naszych. No nawet sprawdźmy z ciekawości, jak długi to był czas. Chyba nie sprawdzimy. Dobra, tutaj widać mniej więcej. Chociaż to są dwa raporty, to będzie ten. Przez ponad minutę przyjmowaliśmy 5 albo 6 obrażeń od 6 marszów, gdzie mogli tutaj być, tak? Więc odciążyliśmy naszą drużynę. Koniec eventu jest za niedługo, ale skoro mam tutaj już Kinarę, to ona też niech zdobędzie trochę zasług, chociaż tym marszem już nie będę chyba ginął, żeby Duszek wracał do miasta. Z tego względu GG, well play, LM i LB. Na początku myślałem, że będzie ciężko, ale udało nam się zwyciężyć. Dobra, znacie mnie, musiałem znaleźć gdzieś, jak działa ten talent. Także jesienne deszcze tutaj rozproszyły schronienie u Madeleine. A jak widzicie... Czym jest schronienie? Ktoś zapyta.
tutaj. Także stracili premię do obrony o wysokości 30% od Eliany. Niestety, na ile sekund? Chyba nie na tak długo. Jakby ten talent miał krótszy cooldown, byłby naprawdę jednym, myślę, że z ciekawszych wyborów. I tak jest to talent, który jest ciekawszym wyborem niż jego odpowiednik, ale to temat na inny odcinek. Tu będę się z wami żegnał. Dumni po zwycięstwie, wierni po porażce. Elo!